że poziom turnieju był bardzo wysoki, drużyny reprezentowały poziom no, umiejętnościami zbliżony, no, lekko odstawała drużyna Smrągowa, ale wydaje mi się, że pierwsza piątka mogła walczyć każdy z każdym i wydaje mi się, że dyspozycja dnia wielokrotnie decydowała o zwycięstwie. Jeśli chodzi o mój zespół, to przyjechaliśmy z planem minimum, którym był awans do fazy ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Plan zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to nie chciałbym komentować, bo w fazie mentalnej moi zawodnicy chyba wczoraj już zbyt się ucieszyli awansem i dzisiaj mecz praktycznie oddany bez walki. Gratuluję zespołowi Asseco trzeciego miejsca. My się zadowalamy czwartym miejscem. Uważam, że jest to miejsce na miarę naszych możliwości. Jeśli chodzi o ćwierćfinał Mistrzostw Polski, to myślę, że najważniejsze jest tutaj losowanie, a nie zajęte miejsce. I będziemy walczyć o półfinał. Turniej zakończyliśmy na trzecim miejscu, dzisiaj wygrywając drużyną Czarnych Słupsk. O tyle to jest pozytywnie, że w lidze przegraliśmy dwa mecze. Dzisiaj udało się zrewanżować z zespołem ze Słupska. Turniej uważam za udany w naszym wykonaniu. Powalczyliśmy z faworytami, czyli z zespołem Sopotu i z Gdańska. Będziemy dalej walczyć w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski, który odbędzie się w ostatni weekend maja. Gratuluję wszystkim zespołom i dziękuję za sportową rywalizację. Turniej strefowy zakończył się naszym zwycięstwem i pewnie nie zaskoczyło to obserwatorów. Byliśmy faworytem tego turnieju, chociażby z tego względu, że wygraliśmy Pomorską Ligę. Przyjechaliśmy tutaj z jasno określonym celem. Mieliśmy ten turniej wygrać i awansować bezpośrednio do półfinału. To się udało. Wygraliśmy wszystkie 5 meczów. Mecze no, były rozgrywane na różnym poziomie. Dla nas najważniejszy był mecz z Politechniką, gdzie chłopcy mojej drużyny się skoncentrowali. Wyszliśmy bardzo dobrze nastawieni do tego meczu i otworzyliśmy go wynikiem 18-3 i tak naprawdę kontrolowaliśmy go do końca. Duża różnica między Pomorzem i Warmią Mazurami. Po raz kolejny tutaj apeluję o to, żeby związki przemyślały formułę rozgrywania tego turnieju. We'll be right back.